Jak już mówiliśmy, poseł Cezary Tomczyk postawił ultimatum, jeśli nie dostanie oficjalnych wyjaśnień od radnej miejskiej Jolanty Pietrus i wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Beaty Jacyszyn dotyczących wypowiedzi obu pań podczas ostatnich obrad Rady Miejskiej w Sieradzu na temat, tu cytat, udaremnienia przez posła Tomczyka rzekomej kontroli w Urzędzie Miasta. Zostaną wtedy podjęte odpowiednie kroki prawne. Zgodnie z umową do końca dnia, to jest 4 maja 2015 roku, poseł czekał na oświadczenie radnych. W odpowiedzi Panie piszą. Oświadczamy, że w trakcie dyskusji podczas posiedzenia Rady Miasta dnia 30 kwietnia 2015 roku użyłyśmy określenia sprawa ucichła, który to zwrot mógł zostać zinterpretowany niefortunnie przez osoby trzecie, co nie było naszą intencją. Poseł Cezary Tomczyk w piśmie do mediów tłumaczy, że w tej sytuacji uznaje sprawę za wyjaśnioną i zakończoną. Cytuję: Mam nadzieję, że panie radne będą starannie dobierały słowa w debacie publicznej, tak aby nigdy więcej nie dochodziło do podobnych sytuacji.